Będąc chłopakiem w swoim wieku, nawet 10 lat starszym, on nie ma cech, które ja potrzebuję. Ja takiego nie poznałam. Nikt niczego ode mnie nie wymaga. Jestem w stanie przejechać Dakar, ciągle trzeba robić siusiu przy 20 facetach obok samochodu, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Pieniądze dają komfort, nie chorowania, ale tego, że można mieć te finanse szybciej i łatwiej w razie po prostu jakichkolwiek problemów. Jak to jest być z jednym z najszybszych mężczyzn świata? Właśnie jest okazja, żeby się przekonać, bo gościem drugiej połowy jest druga połowa właśnie Rafała Sonika, zwycięzcy rajdu Dakar, Karolina Sołowow. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie druga połowa, bo ja się z tym nie zgadzam. Nie można być drugą połową kogoś, albo są ludzie razem i tworzą jedność. Nie ma znaczenia, czy to jest pierwsza, czy druga połowa. I myślę, że u nas też nie ma takiego podziału, a na pewno ja bym nie chciała go spowodować. A powiedziała pani przecież zwycięzca rajdu Dakar, co oznacza pierwszy, więc za pierwszym był drugi, który zawsze czuje się poszkodowany, a ja nie czuję się poszkodowana w tym związku. Ja słyszałam i zastanawiam się, czy to jest plotka, czy prawda, że Rafał Sonik był na pani chrzcinach. Nie, no oczywiście, że nie znamy się tak długo, zresztą mój tata nie zna Rafała tak długo. A nie ma takiej obawy, że siłą rzeczy przez to, że ktoś jest starszy, to szybciej odejdzie? Przecież nie tylko starzy ludzie umierają. Poza tym za 20 lat ja też będę miała 20 lat więcej i o tym ludzie zapominają. Mówiąc o tej różnicy wieku, oni bardzo często mówią, ale on będzie miał kiedyś 70 lat. Jak on będzie miał 70 lat, ja będę miała 50 lat. Będąc chłopakiem w swoim wieku, nawet 10 lat starszym, on nie ma cech, które ja potrzebuję. Bo to też jest zależne od tego, czego kobieta potrzebuje. Taki mężczyzna nie posiada... Ja takiego nie poznałam. Może posiada, ja takiego nie poznałam. Nie ma żadnych humorów. Jest opiekuńczy, jest troskliwy, kocha świat. No, cech chyba takich cech. To jest bardzo ciężkie do znalezienia u 50-latka, 40-latka i 30-latka. On nigdy niczego ode mnie nie wymaga. Nawet jeżeli przychodzi z pracy, przyjeżdża późno w nocy i proponuje mu herbatę albo coś do jedzenia, to w sytuacji, kiedy on jest bardzo głodny, on powie, że nie chce, żebym tego nie robiła. 0 wat. Czy 0 wat? Nie, waty wprowadzam ja. Dlaczego się w nim pani zakochała? W ciężkim bardzo dla mnie momencie życia pojawił się, pomógł mi się stać szczęśliwą osobą, pomógł mi stworzyć szczęśliwy, bezpieczny dom dla dzieci i to jest najważniejsze. Pani mu towarzyszy podczas rajdów, bo wiem, że się pani nie ściga, prawda? Zaczęłam mu towarzyszyć od samego właściwie początku na rajdach. Zresztą było to trochę też moje środowisko, bo tacie też towarzyszyłam. To jest to połączenie z Rafałem, że ja lubię być na rajdach, ja lubię te emocje. Oczywiście nie lubię tego kurzu, brudu i smrodu, bo tego nikt nie lubi, ale potrafię się na tyle przystosować, że jestem w stanie przejechać Dakar, który dla kobiety jest naprawdę bardzo ciężki do wytrzymania. Bardzo. Znaczy, jeżeli ktoś lubi higieniczny tryb życia, to jest to koszmar. Ale no, największą satysfakcją było to, jak przyjechał na metę i już wiedzieliśmy, że wygrał, że mogłam tam być. I nie jadąc w tym roku na Dakar, było mi o wiele ciężej, niż bym nie pojechała w zeszłym roku, kiedy on wygrał, bo wydaje mi się, że cieszyć jest się łatwo, a ciężej jest się podnosić z różnych porażek razem, co niewątpliwie ta niewygrana w Dakarze i awaria była dla niego porażką. Wolałam być tam teraz, no ale ze względów fizycznych i ciąży nie byłam w stanie wsiąść w samolot i uczestniczyć w tej całej wyprawie, bo jest to duże obciążenie dla organizmu. Był jakiś moment krytyczny, gdzie pomyślała sobie pani, co ja tutaj robię? Nigdy. Ja niewiele w życiu muszę, więc jeżeli nie sprawiałoby mi to przyjemności, to na pewno bym nie była tam dla kogoś. Co nie oznacza, że nie zrobiłabym wiele dla Rafała, bo zrobiłabym bardzo wiele, ale nie zmusiłabym się na tyle, żeby udawać przyjemność z rajdu, kiedy jej po prostu nie mam. Czasem się po prostu chcę płakać od gorąca i od tego, że ciągle trzeba robić siusiu przy 20 facetach obok samochodu, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Teraz nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Nie jest zawsze wygodnie, ale nigdy nie miałam momentu, żeby powiedzieć, ok, to już mnie nie interesuje, dzisiaj chcę wracać do domu, mam dość. Nie. Rafał często mówi, że Dakar to jest życie w pigułce. No więc jeżeli przeżyliśmy to życie w pigułce 2 razy, znaczy, że może przeżyjemy to życie dalej razem. Pieniądze w życiu pomagają, albo to może banał, pomagają na pewno, ale co dają? Jaki komfort, jaką przewagę? Myślę, że największym przywilejem jest to, że pieniądze dają komfort nie chorowania, ale tego, że można mieć te finanse szybciej i łatwiej w razie po prostu jakichkolwiek problemów. Ja miałam zawsze od dziecka marzenie o tym, żeby pomagać. Najpierw gdzieś wymyślałam, że będę dzieciom z Afryki zawoziła banany, nie wiedząc jeszcze, nie kojarząc faktu, że większość bananów właśnie stamtąd pochodzi. Chodziło mi o wewnętrzną chęć pomocy. Pomagałam przez całe życie. Jako rodzina pomagamy zawsze, od zawsze pomagamy potrzebującym. Nie publicznie, nie na forum, bo to przecież nie o to chodzi. Pierwszą publiczną pomocą, którą dokonujemy, jest fundacja. A co robicie konkretnie? Dzisiaj zajmujemy się remontami domów w najuboższych rodzinach. Zaczęliśmy od łazienek i na tym się na razie skupiamy. Fundujemy również stypendia dla uzdolnionych dzieci i robimy warsztaty szkoleniowe. Fundacja nazywa się Fabryki Marzeń. Kolejną fabryką, jaka powstanie, będzie Fabryka Sportu, którą zajmie się m.in. Rafał. A taki najbardziej wzruszający moment, pamięta Pani taką historię? Chodzi mi o taki moment, który gdzieś wycisnął z Pani oczu łzy. Nie, ja bez przerwy płaczę. Ja w ogóle uwielbiam płakać. Naprawdę. Ja płaczę o wszystko, za każdym razem, nie mam z tym żadnego problemu. Jestem po prostu bardzo wrażliwa. Za każdym razem jest pytanie o Twoje marzenia, o marzenia dziecka i to często jest po prostu woda. No więc to jest taki pierwszy moment, ta woda z kranu, żeby móc się umyć, bo mama chodzi 10, 15, 20, 100 metrów do studni, nawet w zimie, żeby tą wodę pobierać. To jest tutaj, obok nas. No i potem tym momentem wzruszającym jest ten moment, kiedy drzwi się otwierają. Kiedy drzwi się otwierają i ta rodzina nie widziała bardzo długo tego efektu, jak to będzie wyglądało. No i płaczą. Po prostu małe dzieci płaczą i to jest najpiękniejsze, co można im w tym momencie dać. Dziękuję bardzo. Karolina Sołowow była gościem drugiej połowy. Pierwszej. Dziękuję.